Przyczyniam oczy, ja przed chwilą stałem. O co w tym wszystkim chodzi? A czy to czasem nie nowa kobieta? Nagle słyszę, że ktoś wchodzi do domu. Muszę przyznać, że jak ją zobaczyłem, to się mega ucieszyłem. Cześć, ale dobrze. Wróciłam na salony. Nie, przepraszam. Ania przyjechała. Spodziewałem się, że wróci. Ej, nowa laska przyjechała! Wyleciałyśmy z domu, bo miał być terror i w ogóle. Nowa laska. No i co? No i patrzymy, a tutaj blondynka i odwraca się jedzenia. Ewelina spojrzała. No co wy, to nie jest nowa dziewczyna. Przecież to jest Anka. No, ogólnie to czułam, że ona wróci. Mogłyśmy się tego spodziewać, że ona przyjdzie, nie? Dziewczyny raczej się nie ucieszyły. Zresztą też widziałam ich miny, tak, jak weszłam. Nie było jakoś mega szczęśliwe, dlatego też tym bardziej nie czułam potrzeby, żeby podejść i gdzieś tam się z nimi witać, tak? W sumie jak zobaczyłem tylko minę Pawła, który stoi osłupiony po prostu, totalnie osłupiony. Co ty odpieprzasz w ogóle, ty? Chodź, przytul się na dzień dobry. Ani się nie ucieszyłem, że jest Ania, ani się nie zasmuciłem. Po prostu to był dla mnie szok. To było dziwne. Nie spodziewałem się tego. To byłaby ostatnia rzecz, która by się w tym domu wydarzyła. Kurczę, mam te wrażenie, jak jechałam, że pierwszy raz wchodzę do tego domu, że to nie jest tak, że wracam. Ja ogólnie myślałem, że ona wróci. To było takie, mówię... Za bardzo się zżyła z nami, żeby tak nagle odejść, jeszcze bez pożegnania. Byłem mile zaskoczony. Cię nie zawieźli na ten pieprzony dworzec, bo jestem mąk. Dla mnie to było wielkie zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że Ania pojedzie i za dwa dni przyjedzie. Nie? Był mega, mega niezadowolony z tego powodu, co było po niej widać, ale myślę, że już się dotarło to do niego i jest wszystko spokojnie. Po prostu f***liśmy się na ciebie, bo się nie pożegnałaś. I to zabolało każdego z nas. Przepraszam. Weź się pompać. Przepraszam. Zmywasz gardło. Ja po prostu nie chciałam się żegnać. Czułam, że wrócę, także... No nie mogłabym tutaj ich zostawić. Gdzie bym moich chłopaków zostawiła? Nie mamy zdania. Powiedzenia. Tak, nie mam nic do powiedzenia w temacie nowej koleżanki. No to jest dziwny temat, nie? Ja sama nie mam zielonego pojęcia, jak mam do tego w ogóle podejść, nie? I w sumie, no dobra, no wróciła sobie, niech sobie będzie, nie? Ale... Ja jestem szczera, jestem taka, jaka jestem i albo ktoś mnie zaakceptuje, albo nie, mnie pocałuje w dupę, no kurczę.